Wyniki pokazały niezbicie. Prezydent zdobył 32% głosów. Polacy chcą zmiany. Chcą wyraźnych, możliwie szybkich, mądrych zmian w Polsce. Zmian wyraźnych. To, co jest, nie zadowala ludzi. A więc 2/3 ludzi chce zmiany prezydenta. To jest raz. Po drugie, premiowali wyraźnie w tych wyborach polityka młodego, dynamicznego, zdeterminowanego, który chce być prezydentem. Nie pragnie ślepo, tylko mądrze chce. Chce coś zmienić, który nie stracił panowania nad sobą, nie obraził konkurentów, razy przyjmował spokojnie, można się uczyć, choć ma tylko 43 lata, czyż nie? Natomiast prezydent doświadczony, już pominę, jak on nazywał, czeladnicy, substytuty, niepoważni, frustraci, za nimi stoją siewcy nienawiści. Po co to? Tak nie mówi gołąb w pokoju. To jest język jastrzębia. Jeżeli on proponuje, podam przykład konkretny, 3. filar dla młodych Polaków, to znaczy, że prezydent fruwa. Niech idzie zobaczyć, jak żyją młodzi ludzie. Chyba że ma tatusia bogatego albo super, ekstra, świetne zawody. No to nieliczna grupa. Większość albo na ulicę, albo do Wielkiej Brytanii. Poszli na Kukiza, bo oni w ogóle odrzucają sferę polityczną. Trzeba to właściwie odczytać. Ale żeby to odczytać, trzeba być blisko ludzi. Trzeba być blisko ludzi, trzeba to czuć. I prezydent tego mówi, że pytanie było o wiosnę, demografia, a on mówi o jaskółce. Lekkie drgnięcie w ubiegłym roku nie zmienia w niczym dramatu demograficznego. I to prezydent powinien wiedzieć. Ja w to wierzę, że Andrzej Duda o tym wie. A więc ma przewagę nie tylko młodości, determinacji, dynamiki, ale debata to pokaże. Powstała postać, narodziła się polityk dużego formatu i na łonie całego PiSu no, błyszczy i ma pozycję, zresztą miał pozycję bardzo, bardzo dobrą. To nie jest tak, że z kapelusza królik, to nieprawda. To może był mało znany, bo w telewizji był mniej, bo telewizja dzisiaj kreuje wydarzenia. Ale się bardzo dobrze stało. Z tego punktu widzenia cieszymy się, że wzrósł. Niezależnie, ale to są spekulacje, niezależnie od wszystkiego. Wiem, że ma ogromne szanse. Skromnością, pogodą, determinacją, konsekwencją zostanie prezydentem Polski.